Czas na nową trasę tramwajową. Tramwaj kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zanosz i zapraszam Was już teraz na pierwszy odcinek z Tramwaj kierunek Kasprzaka. Za tramwaje tam kiedyś jeździły osoby z większym tej stażem mogą stwierdzić, że faktycznie nawet to jeszcze może pamiętają. Tak czy siak, aktualnie ten tramwaj tutaj jest naprawdę potrzebny. Ale co, gdzie i jak? O tym więcej. Niezastąpiony Jakub Sykut. Halo, halo? Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj na Kasprzaka. Tu, gdzie stoję, już niedługo rozpocznie się budowa torowiska tramwajowego. Jedna firma wygrała przetarg, lecz inni wykonawcy złożyli odwołanie, przez co podpisanie umowy trochę się przeciąga. Odcinek obejmie trochę ponad 2 km. Na odcinku pojawią się 4 przystanki, w tym lokalizacja jednego zostanie zmieniona. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, na zieleni Jakub Sykut. No i dokładnie. Sykut wam mniej więcej powiedział tutaj, jak to wygląda. A ja teraz wam powiem tutaj w dużym skrócie, powtórzę się trochę też. To tak, będziemy mieli tutaj 2,3 km nowych torów. Do modernizacji na ulicy Wolskiej będzie ponad 1,2 km torów. Nowe perony, to będzie aż ich 6, powiem wam zaraz, jakie to będą wszystkie. I do modernizacji jest 4 przystanki peronowe. Nie wiem, jak tutaj dokładnie jest z tymi czterema, bo z tego co ja zauważyłem, to są bardziej dwa, no ale tak czy siak. Także planowany budżet to jest nieco ponad 240 milionów, ale tutaj są problemy z wykonawcami, więc od tego zacznijmy. Czemu tego tramwaju nie mamy już w budowie? Ponieważ wykonawcy tutaj się ze sobą w skrócie biją. Jeden wykonawca już wygrał, Zresztą mogę wam tutaj powiedzieć całą notatkę od tramwajów. Część firm pod koniec kwietnia złożyła odwołanie do decyzji Komisji Przetargowej Tramwajów Warszawskich. Sprawę rozpatruje Krajowa Izba Odwoławcza, a termin wyznaczenia rozprawy minął 10 maja. Potencjalni wykonawcy na koniec przystąpią do aukcji elektronicznej, co będzie mogło pozwolić na obniżenie zaproponowanych cen. Prace w terenie ruszą po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą. Tramwaj na ulicy Kasprzaka pozwoli kilku tysiącom nowych mieszkańców Woli na szybki dojazd do metra i centrum Warszawy oczywiście. Także dobrze, no mniej więcej zrozumieliście, mam nadzieję. Po prostu wygrała jedna osoba, a pozostałe osoby się z tym nie zgodziły i aktualnie jest jeszcze tutaj postępowanie odwoławcze. Czy tramwaje dobrze zrobiły cały przetarg. Także tak tutaj wygląda, to już się właściwie powoli kończy ta cała i niedługo nasz tramwaj będzie budowany, dlatego zaczynamy nową serię, bo my tu się będziemy pojawiać tak samo jak na winnicy co miesiąc. Najprawdopodobniej, zobaczymy jeszcze. Ale tak, po kolei, co to jest nasza w ogóle cała inwestycja? Tramwaj, jak będziecie mogli zobaczyć teraz na zdjęciach, jest u ulicy Wolskiej, i tam mamy pierwszy przystanek Reduta Wolska. Możecie dokładnie zobaczyć ten przystanek. On jest teraz tam na górze. Na dole mamy ulicę. To jest połączenie z ulicy Marcina Kasprzaka. I czemu to jest bardzo ważne miejsce w tym rejonie? Ponieważ samochody tutaj przejeżdżają dołem, omijając w kierunku granicy z Warszawą. Przejeżdżają całkowicie dołem pod ulicą Wolską, nie biorąc udziału w całym skrzyżowaniu z ulicą Redutową, czyli nie mają żadnej sygnalizacji świetlnej i dosyć szybko to robią, tak samo autobusy na przykład 105. Natomiast tramwaje będą w tym właśnie korytarzu na dole, czyli przystanek Reduta Wolska, który w tym rejonie jest, będzie na poziomie minus 1, tam gdzie sama aktualnie jest droga. Droga cała, połączenie z ulicy Kasprzaka, przeniesie się na górę i w rejonie przystanku tramwajowego cmentarz prawosławny będzie podłączenie z ulicą Wolską i tam będzie po prostu przejazd i ulica na górze będzie w całości przekierowana. Pasów się raczej nie zmieni, będą w większości po prostu trzy pasy na górze na ulicy Wolskiej od tego rejonu już poprowadzone. Prawdopodobnie też może tu już nie będzie bus pasa, no bo skoro będziemy mieli tutaj już taki tramwaj, to wiecie, to ten bus pas trochę jest taki tutaj bezużyteczny, bo jeżeli jest już tramwaj, to po co nam jednocześnie bus pas?
No nie wiem, to jest moja opinia. Tak czy siak, Tytanwaj będzie na dole, a na miejscu Tytanwajów w rejonie ulicy Wolskiej powstanie nowa ścieżka rowerowa i chodnik. Także to będzie dosyć ładnie wyglądać, asfaltowa i w ogóle odjechane. Co jest ważne, w rejonie tego podłączenia ulicy Kasprzaka z ulicą Wolską, gdzie będzie też sygnalizacja świetna, nowa niestety, będzie mały problemik. A mianowicie najsławniejszy przystanek tramwajowy z SIP-em, czyli cmentarz prawosławny 02, przestanie istnieć. Nie będzie to już przystanek tramwajowy, będzie to przystanek autobusowy, a tu dużo jeździ bardzo autobusów, jak może część z Was wie. Dlatego, no cóż, będzie ten przystanek tylko przesunięty, będzie tam zatoczka, na pewno będzie na żądanie, raczej się bym zdziwił, żeby było inaczej. No tak czy siak, on będzie przeniesiony całkowicie na autobusy, bo tramwaje będą jechać tym pasem pomiędzy ulicami Wolską. No i tak, co jest ważne, skoro Marcina Kasprzaka w tym rejonie będzie na dole i tramwaj właśnie tamtędy, no to jak będą jechać nasze bambaje? One będą jechać z ulicy Wolskiej, o to mi chodzi. Od Elekcyjnej będą jechać, nie przejeżdżać na tutaj północną stronę ulicy, tylko będą jechać cały czas środkiem ulicy. Co to oznacza dla faktycznej osoby? Oznacza to następującą informację. Skoro będą na dole te tramwaje, skoro będą po środku, to będą powoli zjeżdżać w dół do łącznika z Kasprzaka. Czyli będziemy mieli tam takie trochę metro, tutaj nam się zrobi pestka taka trochę, bo będziemy mieli niezależnie całkowicie linię tramwajową, jeden przystanek przynajmniej. No jest to ciekawa koncepcja, według mnie dosyć dobra, bo tramwaje nam tu przyspieszą, chociaż tutaj rzadko tramwaje stały, ale na cmentarzu prawosławnym często się, no trzeba się zatrzymać, a tam bardzo dużo osób nie korzysta. Dobrze, idziemy dalej z tramwajem na Kasprzaka, już faktycznie. Przystanek od Dona. To jest przystanek, który jest bardzo niezbędny, bym powiedział. Od tego rejonu w przyszłości będzie też odbiegać trasa tramwajowa w kierunku Dworca Zachodniego, naszą ulicą od Dona i dalej tam zjeżdżać w tunel lub wiadukt. Bo też ostatnio usłyszałem, że prawdopodobnie tam będzie wiadukt. Ja utrzymuję takie informacje, że tam będzie tunel, bo tramwaje nie mówiły jeszcze nic o żadnym wiadukcie. Przynajmniej ja nie mam żadnej takiej informacji. Dlatego raczej tutaj jestem przy tym, że tutaj będzie tunel nad naszą aleją Prymasa Tysiąclecia. Ale wracając do meritum. Przystanki tutaj będą poukładane tak jak standardowo. Czyli jeden po jednej stronie ulicy, drugi po drugiej stronie ulicy. I czemu ten przystanek jest taki ważny? A zobaczcie właśnie na tym zdjęciu. Tu jest bardzo, bardzo dużo osiedli. JW tutaj zrobiło osiedle Bliska Wola. No cóż. Ponadto tam jest jeszcze dużo nowych osiedli, wybudowało się dalej. Jak możecie się domyślać, te osiedla korzystają tylko i wyłącznie z tego przystanku od Dona 51, który tutaj powstał. Który też nie jest przystankiem, który tutaj miał powstać. On nie jest, nie wiem czy zauważyliście, nie wiem czy mam zdjęcie na tego niestety. Przystanek od Dona 51 to jest ten przystanek bezpośrednio pod wielkim tym budynkiem właśnie tych osiedli Bliska Wola. On jest tymczasowy przystanek, ponieważ przystanek faktyczny jest przed skrzyżowaniem od Dona ZD1, jednakże, jakby to powiedzieć, było wiele dalej od tych osiedli i osiedla się domagały jego przesunięcia. Według mnie ten przystanek nie jest w miejscu i faktycznie tu raczej powinien być, ale tam jest zbyt mało miejsca, żeby on faktycznie funkcjonował w tym miejscu. Ale no cóż, po tramwaju pewnie on się zostanie przesunięty, raczej na pewno. Tak czy siak, tu będzie pierwszy przystanek tramwajowy, zupełnie nowy. Drugi przystanek będzie w tym oto i wspaniałym rejonie, czyli PKP Wola Kasprzaka. Tutaj nasze tramwaje będą się też zatrzymywać raz po jednej stronie, raz po drugiej stronie wiaduktu. Nie wiemy niestety, znaczy w teorii raz po jednej, raz po drugiej stronie wiaduktu. Jednakże nie mamy dokładnej schematu tego, jak tutaj będą wyglądać przystanki, ponieważ na stronie tramwajów warszawskich w inwestycjach cały czas jest tutaj zjazd z Ronda Tybetu bezpośrednio pod aleję Prymasa Tysiąclecia w kierunku Dworca Zachodniego. To na pewno nie powstanie, bo już o tym mówiło się nie jeden raz, że faktycznie na zachodni będzie inaczej jechać tramwaj. A jak powstanie, to będę zdziwiony. Natomiast tak czy siak, tutaj w tym rejonie właśnie, no na razie nie wiemy jak będą wyglądać przystanki. Na pewno będą miały dobre połączenie z naszą stacją Warszawa Wola PKP. I to będzie dobra nowina, bo tutaj będzie lepsze dołączenie, przejście z właśnie tramwajów do PKP Wola niż przystanku PKP Wola Wolska.
gdzie de facto trzeba było naprawdę dosyć duży kawałek dojść do tego przystanku kolejowego. No i jedziemy dalej. Tutaj już dochodzimy do specjalnego miejsca, gdzie Syku też nadawał. I przy okazji tutaj ważna wiadomość, pod naszą aleją pod miastem Tysiąclecia jest tak samo poukładane słupy, że spokojnie nie trzeba nic będzie wyburzać, tramwaje spokojnie przyjadą. Tak samo pod wiaduktami kolejowymi. Także tu nie będzie żadnego problemu. Co prawda, możecie zobaczyć na mapie, czy tam na zdjęciach, że tutaj nasz wiadukty alei Pytmasy Tysiąclecia się rozszerzają nad tym skrzyżowaniem, nad rondem Tybetu, ponieważ w tym rejonie było przygotowane miejsce na bambaj jadący pomiędzy alejami, pomiędzy no, pasami tutaj alei Pytmasy Tysiąclecia na środku tej wielkiej alei. Było planowane, że tam będzie jechać tramwaj i tam jest zostawione miejsce do wjazdu oczywiście do tunelu. Tramwaj tu raczej nie powstanie, a jak powstanie, to się zdziwię. Ale wracając do meritum, czyli Kasprzaka. Kolejny przystanek będzie dosyć daleko, bo no tutaj jest PKP Wola Kasprzaka, a kolejny jest dopiero ustawiony na naprawdę daleką odległość. Tutaj jest naszą całą gazownią warszawską. Dopiero to będzie już Szpital Wolski i prawdopodobnie to o tym przystanku tramwaje mówiły, że będzie to nowy, zmodernizowany. Nie wiem. Chyba, że przystanek stary Szpital Wolski jest zmodernizowany. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, gdzie i wyliczyli ten czwarty przystanek. Trzeci i czwarty przystanek, pardon, zmodernizowany. Chyba, że elekcyjna tam się zmieni. No nie wiem. A, chyba przy elekcyjnej to faktycznie coś się miało zmienić. To jest możliwe. Tak czy siak, pomiędzy ulicą Płocką, a ulicą tutaj naszą Skierniewicką będzie przystanek tramwajowy. Tutaj już są przejście dla pieszych, więc właściwie czego więcej nie potrzeba. I będzie bezpośrednio ładny, piękny, wspaniały przystanek tramwajowy w dwóch kierunkach. To według mnie tutaj ulokowanie tego przystanku jest idealne, bo ono będzie łączyć wszystkie osiedla w okolicy. I już tutaj jeździ tramwaj, 10-11, jednakże po tej zmianie pewnie tu będzie cały czas lepiej. W ogóle nie wiadomo jeszcze, jakie tutaj będą jeździć tramwaje. Prawdopodobnie sądzę, że tutaj 10-11 będą jechać bezpośrednio prosto. Ale nie wiem, jak z innymi tramwajami. Jest możliwość, że jakiś na przykład tramwaj będzie skręcać w, tutaj jeszcze przed naszą stacją metro Płocka, bezpośrednio tutaj, to trochę wątpię. Albo jeszcze jakiś inny tramwaj trzeci doposaży tę linię. Sądzę, że coś tutaj się jeszcze pojawi. Nie wiem, co to będzie. Ale najprawdopodobniej jakiś nowy tramwaj tutaj się pojawi. A, nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy tutaj. A to też jest dosyć ważne. W tym rejonie mamy jeszcze jedną ważną rzecz. Ulica Płocka dalej zmienia się w ulicę tutaj Krzyżackiego. No i tędy będzie jechać tramwaj w kierunku dworca zachodniego, drugi odgałęzienie do tunelu. On będzie się tutaj ciągnąć dalej w dół, dalej na północ, do naszej ulicy, chciałem powiedzieć kolejowej, ale nie, do Prędyckiego Ignacego. Tu będzie robić zygzak, tam będzie też jakiś jeszcze jeden przystanek, z tego co pamiętam przy tym zygzaku. I następnie wjeżdżać na zachodni, gdzie jeszcze będzie miał też jeden przystanek tramwajowy. Także tak to będzie wyglądać. No i to podłączenie z całą inwestycją w tym rejonie. No i tak, coś więcej na ten temat całej trasy. Mają być tutaj to wybudowane w najbliższym czasie. Ta inwestycja. Czas przejazdu na nowo, po nowo wybudowanym odcinku teraz nie przekracza 15 minut. Chyba to do ONZ albo Daszyńskiego im chodzi. No tak czy siak, oczywiście łączniki zachodnie będą powstawać później, a nie teraz. No i tak, jaki jest aktualnie problem? No oczywiście dopóki firmy się nie dogadają, jest ich 7, to tramwaj nie powstanie, ale jest to planowane coś niedługo. Natomiast co jest najważniejsze? Kiedy on tu będzie? No i tu dochodzimy do tej najciekawszej części, czyli tramwaj na Kasprzaka ma już większość pozwoleń na faktyczną budowę. Jest to 90% powierzchni zaplanowanej inwestycji, czyli dosyć dużo. Podbudowę, dlatego już można właściwie zacząć budowę. Jednakże czekamy cały czas na no naszych tutaj, tak jak to już mówiłem, chyba nie z jeden raz, wykonawców. A kiedy on tu będzie? Wykonawca na całą tutaj budowę ma 20 miesięcy. Jest planowane, że tramwaj zakończy się jego budowa w 2023 roku. Czy tak będzie? Zobaczymy. Ale raczej sądzę, że to, ta data to będzie najwyżej przesunięta tylko trochę o parę miesięcy do przodu.
albo do tyłu, nie do przodu raczej, że będzie to w 2024 jakoś na początku, także nie będzie źle. Oczywiście w trakcie budowy nie liczą się miesiące zimowe, czyli trzeba doliczyć jeszcze miesiące zimowe i wtedy nam wychodzi cała inwestycja. No i na koniec powiem wam jeszcze takie podsumowanie naszych wszystkich tras tramwajowych i inwestycji tramwajowych, które teraz powstają. Czyli do końca tego roku jeszcze dopłynie, znaczy jeszcze niedługo, w czerwcu pewnie dopłyną nasze nowe tramwaje do Polski, Hyundai 2 i będą się pojawiać już stopniowo coraz to więcej ich nowych. Ponadto tramwaj na Kasprzaka jest częścią z naszych tutaj ekologicznych transportów i będzie to zielone torowisko. Ponadto, jakby tego było mało, do 2023 roku tramwaje twierdzą, to ważne jest do podkreślenia, powstanie też połączenie tramwajowe do Wilanowa, na Stegny i Sielce. I to jest informacja sprzed paru dni. Ale no cóż, może zrobili kopię w klej. A już w połowie tego roku po nowych torach dojadą tramwaje na Winnicę, na Białękę. I to niestety jest dobra nowina. Znaczy to niestety jest potwierdzona informacja, że dopiero pod koniec wakacji prawdopodobnie tramwaj na Winnicy tam dotrze. Oprócz tego tramwaje zbudują także najnowocześniejszą zajezdnię, o której mówiłem w ostatnim odcinku. No i tak dalej. No i przygotowane są oczywiście nowe projekty. Na koniec musi być ciekawostka. Jak widzicie, znajdują się tutaj stare fragmenty torów. W PRL-u można powiedzieć, że była taka moda na zasypywanie starych torowisk. Za mną aktualnie znajduje się zielona trawa, a już niedługo będzie tutaj zielone torowisko. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie, to byłoby na tyle z tego materiału. Wyszedł mi znowu długi strasznie. A ja montuję go już dzisiaj, tego samego dnia, kiedy go oglądacie. A jutro będzie kolejny odcinek. Jeszcze dwa odcinki z tygodnia z Sykutem. A, jutro będziemy nagrywać wasze pytania. Także to też warto do odpowiedzi. Ja to po pytaniu tu macie przesłanie od Sykuta. Dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeżeli macie pytania do mnie, do mojej osoby, napiszcie komentarz o treści Sykut i pytanie. Ja odpowiem na nie, na te pytania w osobnym materiale. Do usłyszenia. I jeszcze dzisiaj możecie pisać te komentarze, bo jutro już będę je zbierać. Jutro, czyli sobotę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie tutaj, żeby zobaczyć te wszystkie filmy, które będą się pojawiać, kliknijcie, subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. Jeśli naprawdę wam się bardzo podoba to, co tutaj robię, możecie mnie wesprzeć obok przycisku subskrybuj i macie opcję wspierania. Aktualne fundusze będą haszły na mikroporty dla Sykuta i kostki. Także tak to wygląda. Nakładkowe. No i oczywiście serwer na Discordzie, Muik, Avizolandia, linki do niego w opisie. Do zobaczenia już jutro, prawdopodobnie obok z jednej inwestycji kolejowych z warszawskiej średnicy. Do zobaczenia już jutro. Cześć!